Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed Odyssey, dziedzictwo pierwszego ostrza. Standardowo przypominam na początku odcinka o wszelakich łapkach, komentarzach, dotacjach, subskrypcjach i tak dalej. I dobra, mamy trzy dokumenty do odnalezienia, nie? Teoretycznie chyba będę mógł to zrobić tak, żeby tutaj nikogo nie zabijać. Ale będę miał odpowiedni rozgląd, w miarę wszyscy mi się oznaczą. Ewentualnie będę robił ciche zabójstwa. Tak, tutaj niestety jest też majster. I to nie będzie wcale ułatwiało, że on tutaj jest. Bo jak ta straż zacznie łazić, to będą łazić wszędzie i to będzie denerwujące po prostu. Dobra, widzę, że przynajmniej jedną notatkę. Tam sobie jeszcze łażą. Tak sobie wiecie, w miarę wszystkich oznaczyć. Zazwyczaj tak kogoś nie oznaczę, nie? Ktoś mi kurwa umknie bokiem. Przynajmniej jedna notatka jest zlokalizowana w tamtym gościu. Ja bym sobie, wiecie, co jeszcze mógł zrobić. Darius said to keep this quiet. Nie wiem, czy ktoś tu teraz na górę nie wlezie, kurwa, przypadkiem. Wolałbym nie. Chciałem sobie, wiecie, wyłączyć tamtego alarma. Jedną notatkę ma ten ziomuś. Tutaj na górze nikogo nie ma. God shall bleed, and remorse will grow to the flame. The snake will be reborn. New fangs, new skin, new life. Maybe Darius will know what this means. Skarbiec Polis, to jest chyba dużo golda z tego co pamiętam. Jeszcze lezie tu jakiś agent, nie? Człowieku, zejdź mnie z drogi. Chcę to zrobić tak w miarę legit. Zniknę sobie. Wiem, adrenalina mi teraz spada, ale... Meet me tonight beneath our favorite tree. I need you. Steamy. Ale nikt mnie w razie czego nie zauważy i mogę sobie wejść do krzaczków. To jest piękna umiejętność na takie akcje. Okej, no i została nam jedna kartka, która jest gdzieś tam daleko. Stay quiet, tylko tu łażą mi teraz i będą przeszkadzać. Nie wdrapię się na górę. Tamten polas wysoko. Ten, żeby tylko gdzieś odszedł, to bym się wspiął po prostu. W miarę po cichu. Nie, nakręcą się jak pojebani. To jest ta fajna rozkmina, nie? Przy cichych akcjach. Jak to zrobić, żeby cię nikt nie zauważył? Dobra. Jak wejdę sobie tu. Mam nadzieję, że nikt się mną nie... No, właśnie, Aleksios, no. Czasami to włażenie ma takie kurna dziwne. Gdyby chciał wejść, a nie mógł, ale może. Dobra, właśnie na samą górę, bo tu będziesz niewidzialny. Dla nich przynajmniej. Dobra, 90 metrów. Teoretycznie. Chyba mógłbym sobie tutaj przejść górą w tym momencie. No, złaźże. Zostawię tu pułapkę, tak w razie czego. Po co nam jakiekolwiek alarmy, nie?
Ja dobrze widzę. On akurat stąd zlazł? O Jezu. Nie chciałem tego zrobić. Chciałem zeskoczyć na dół. Cook has verified contents. Ordinary receipt. Not helpful. That should be everything. Time to meet Darius. Dobra. Klepień kognito. Jest piękna sprawa, widzicie. Można sobie zrobić bardzo ładnie, cichą akcję. Wyjść. O, tędy nie przejdę. Okej. Fakt, muszę być chyba pochylony, żeby móc w ogóle wejść w ten tryb. No i tutaj już jestem safety, patrzcie wy to, no po prostu jestem kurwa zajebisty. Siema ziom, co tam patrolujesz sobie? Nie, wcale nie było mnie w waszej warowni. Pobos, chodź. Szkoda, że nie można tak biegnąć i sobie po prostu zacząć dojeżdżać jelenia. Mój koń i tak nie ma siodła, to co za różnica. To by było piękne. Bierzesz jakiekolwiek zwierzę w pobliżu. Nie wiem, jeździsz na niedźwiedziu, lwie, tygrysie, kurwa, kunia. Nie no, na kunie byłoby ciężko. Na rysiu w sumie też. How did it go? Everything went well. No one even knew I was there. Indeed. What do you make of those? They don't look like secret messages. This note. New fangs? New recruits. And bleeding goats. A goat farm. Like this one. That's where the meeting will be. The Order uses goat's blood in their initiation rituals. The notes meant nothing to me. Your knowledge of the Order is helpful. What else do you know? I know the meeting is soon. There's always a signal to draw them in. There must be more to the note. This part about moths to a flame. If they use goat farms, they might have been here. We should look around for clues. True. Where do you want to start? Those pyres of hay. There are soot marks at the base. What of it? Somebody has been burning hay here. The flames are the signal. Which means night is the only time they can meet, because... Moths to a flame. That's right. We just have to wait for the meeting to start. There's another goat farm nearby, across the bridge. Good. I'll meet you there at nightfall. Okay. 100 metrów, tyle mogę podbyć. Dobra, no to, ale to... Z takim pseudo-zakon templariuszy. Dariusz ewidentnie ma kaptur, wiecie, w stylu asasyna, dlatego mogę mu ufać. No i ma asasyńskie ostrze, nie? Chociaż, no, Sean Patrick Cormack też miał, kurwa, ostrze asasyna, a został templariuszem. Znaczy, ale był asasynem, a jego ojciec był templariuszem. Zagmatwana historia. I found a place to watch the meeting. We'll wait there. The Huntsman will be pleased with this turnout. The Recruiter. To the matter at hand, the Equal Bearer. Your mission is simple. Bring me his head! I'll flank them. Don't let him get away. Hmm.
We shouldn't split up. Don't... Malaka. Jego już nie ma. Wait for the meeting to end or go in now? Where did Darius go? Drink! And consider yourself one of us! To Elo. To było szybkie. Kolejna wspaniała umiejętność. Kilka asasyńskich ataków z rzędu. Aż ciało zniknęło. O, trochę to głupie teraz. No tak, bo zabiłem go po cichu, to ciało zniknęło. Another note. I expect good news about the recruitment. Report to me at the lake. The Huntsman. Nie słowca. Interesting. You left. Why? I needed to be sure you weren't with the Order. You still suspected me. And you've never questioned my relationship to the Order? It's true I've had my suspicions. You identified the coded note immediately, and knew of their rituals and ways. I know you're clean, and we've got our answers. The note said that the Huntsman is near a lake. I have other leads to follow up on, and I'm sure Nima has more for you. Whatever Darius is hiding, I'll find it. Okay. Kolejny martwy i kolejny mi dał jakieś chyba wskazówki co do tego ziomka, nie? Została mi dosłownie jedna. Ale tutaj mamy dwóch starożytnych. No halo, halo, nie? Czy tutaj będzie jeszcze ktoś? Nie wiem. Czy ktoś mi po prostu nie da wskazówki jakieś? A nie, tu mam dwójkę do zabicia. Nie, to jest... I don't care. Razem po prostu nie ogarniam. Kurwa, jakieś kostury, laski pasterskie. Ja mam czwarty naszyjnik. Nie wiem skąd nawet. Ale po prostu zbierze mi się nowy set, nie? Perski napierśnik. Dobra, mamy nowe zadania. Fragment łamigłówki. Wróć do krajówki Nimy. I should go back to Nima with these clues. She might know what to make of them. No. Kurwa. To ten koń też zawsze musi tak podjedzie, już możecie naciskać naciśnięcie, ale on sobie w tym momencie, a troszeczkę sobie odjadę. I akurat wiecie, w tym momencie naciśnięcie odjeżdża i nie jest zainicjowany proces wejścia na konia. To jest takie denerwujące. Czy fakt, że czasami jadąc prosto, koń potrafi sobie nagle zawrócić, nawinąć, czy przewinąć się jakoś dziwnie, bo nie wiem, jest mały kamyk i jest kolizja, wiecie, algorytmu, nie? Ach, gry takie piękne. Come on! A ja już byłem pewny, że podskoczy pod ten mały kamyk, ale nie no. Nie znam hitboxów tego konia, nie ogarnę. Ela! No. Też pojadę sobie tak. Nie chciało mi się schodzić, żeby łazić po skałach. No. You're back. What did you find? Clues. Maybe you'll know what to do with them. One, the Huntsman is supposed to be waiting in the forest. Two, he's surrounded by animals. And three, he's by a lake. I think I know where that might be. There's a crack in a cliff face that leads to a glade. If it's where I think it is. Let's go. I can't. Not yet. This is the Huntsman. We've suffered at his blades for years. Father should be there to see him die. I'll find him and join you in the glade. Taking on the Huntsman in his glade, on his terms. I need time to get ready. Then do it quickly, Alexios. My family's waited too long for this. Wiecie, dlaczego tak zrobiłem?
A ja tutaj mam jeszcze ten jeden kurna wykrzyknik. Nie, może będę miał więcej wskazówek, będzie na pewno łatwiej. Zabiję resztę tych łowców, może nie będą mu pomagać w razie czego. Oczywiście mam nowe zadania, nie? Właśnie zdemaskuj i zlikwiduj łowców. 3 z 7, nie? Jest podejrzane, że 3 z 7. Czy znowu dostałem jakiś gumbo? Serio, nie lubię, jak mi coś widnieje w ekwipunku, czego bym nie chciał, albo co by mi się nie podobało. Czy ja tu mogę tak po prostu wejść? Better stay hidden. To jest jakiś cywil. Paru żołnierzyków, co? Ktoś godzien mi zagrozić? Tego byśmy sobie może ponękali. Wygląda na takiego bardziej dojebanego, nie? Wyeliminowałbym sobie ich tutaj w jakiś taki ładny, sensowny sposób. Na przykład strzałem w głowę. Mogę też wypuścić rysia. Mam nadzieję, że ryś się na mnie nie rzuci. Zrobić małe zamieszanie. Zawsze mogę też wypuścić jeszcze Orła. Niech sobie nęka ziomusia. On już powinien chyba paść, bo to zwykły osiłek. Chyba dwa ataki Orła wystarczają. Tak jest. Ej, ktoś mnie wykrył? Nie. No fucking clue. Tego sobie ponękamy pana Strategosa. I shouldn't be hearing that. Żegnaj. Tutaj mamy jeszcze jednego Strategosa. Też tego ponękam. Zjebało się, bo chyba, wiecie, jak ktoś jest pod daszkiem, to często właśnie dzieją się takie rzeczy. Wiecie, to ma być cicha i zorganizowana akcja. Jeszcze raz Orel. Oj, wlazł pod daszek, dobra, tego wyjebie. Ale już widzę, że mogę pozbyć się łucznika. Chyba na strzała nawet. Tak jest. Dobra, i zostało nam trzech kolegów. Bardzo fajnie się składa, że tutaj akurat idziesz. Elegancko.
Ja nigdy nie jestem pewny, czy akurat to rzucanie. Wiecie, i szybki atak od ataku, to znaczy te atak od ataku do ataku kogoś zabije, ale jak jest mocny przeciwnik, to można, wiecie, uderzyć w kogoś, później odbić się od jakiegoś ziomka i dobić, kurna, w ten sposób tego, co nie padło, nie? Macie tam 4 czy 5 ataków chyba jest. Czy ty daleko będziesz biec? Już cię wyprowadzono z obozu. Mistrz, thank you. Those fuckers thought they could hold me, but they just didn't understand. No prison can hold me. Nobody can hold me down. Not even that stupid order. Right? They were ruining my favorite wine-drinking view with all their mercenaries. No one wants to see trashy mercenaries around their homes. No offense. None taken. You know, I overheard them say they had brought another 3 mercenaries here. Can you believe that? I'll help you get your view back? Fuck yes! There's 3 mercenaries, remember. Once they're gone, I'd love to share a cup of wine with you in my spot. Even if you are a Mistios yourself. I'd like that. Okay. 3 najemników, ale to są coś konkretni? Tacy słabi bym powiedział, no. A na co on był słaby? Najemnicy. Ten mniejsze uderzenie od węż i od skrytobójstwa. Ten od trucizny i od ataków dystansowych, czyli trzeba walczyć wręcz. Najlepiej był jakimś kurwa ogniem. I ten jest od skrytobójstwa i ma kurwa rysia, ja pierdolę. Trzeba gdzie rysia zbić. My fucking godness. Mów znamą w kryjówce. Wait, teraz muszę sobie zaznaczyć, kurna, ich najlepiej, nie? Zaczniemy od tego z lisiem. Gdzie on jest? Tutaj jesteś. Okej. Okay. Zaczniemy od tego z rysiem i zaczniemy od zabicia rysia. Jako kolejnych 2 mi się pojawiło, ja wiem, bro. To kilka zadań. Wiecie, oni będą chyba tych po prostu wyznawców, zakonu, czy jak to się tam nazywa, pokazywać takie te zadanka poboczne, bo co innego. Ta anima już jest gotowa niby na tego, ale to by coś za krótko to jest. Bo tam coś pójdzie nie tak, nie? Ale jednak chciałbym sobie rozbić te zadania poboczne na sam początek. Tutaj mamy jakiś obozik. Nie wiem, czy on jest mi przyjazny, czy nie. To dobrze, że istnieje szybkie wyciszenie mikrofonu. Ja wiem, daleko biec, ale koniom tutaj się jeździ ciężko z tej góry, z tego co pamiętam. Znaczy tak chujowo się po prostu jedzie. Pobawimy się z tymi najemnikami. No jest ich 3. No nie jest jakoś turbo dużo. No nie są jacyś, wiecie, zbyt zaawansowani, bym powiedział. Nie, ten z Rysia może być upierdliwy. Ale bez Rysia to już nie będzie taki cwaniak. Jest w dość ciekawym terenie położony.
Wiecie, fajnie jest w takim przypadku ukryć się gdzieś w krzakach. Wiecie, napieprzacie w zwierzaka i napieprzacie w gościa. I on do końca nie wie, co się dzieje, się ukrywa dosłownie przed strzałami, nie? Rysia. Gdzie jest kurwa ryś? Jeszcze to musi gdzieś pokazać jakąś skrzynię, nie? Wkurzać. Aha, ryś stoi tutaj, okej. Okay. Mogę go sobie ponękać, bo tak. Naprawdę na sam dobry początek chciałbym kurwa ubić rysia. Nie będzie on takim trudnym przeciwnikiem? Dobra, ryś padł. Nie zdążył mnie zauważyć na szczęście. Ryś jest jakiś większy. No i poznałem nowego najemnika. Felix zwany Szczodrym. Jest na moim poziomie. Raczej walka wręcz z nim wchodzi w grę. Jest na stopniu trzecim, także wyjebłem go. Jezu, nie ty. Trigger. Kolejny. Gaja, a tutaj jest Agis. I on jest skrytobójstwo. Aha, czyli na niego po prostu ponapieprzamy sobie z łuku. Haha, nice. Nic piękniejszego się wydarzyć by mi nie mogło, nie? Fajnie, że gra pokazuje wskazówki o czcicielach kosmosa, kiedy czciciele kosmosa to już zostali dawno temu przeze mnie kurwa zabici. Za jedną dajmoską i chyba jednym gościem, którego w końcu chyba wypuściłem, a powinienem go był jednak zabić. Ale został jako pokonany, także mi to tam większej różnicy nie robi. Tutaj się mnie już o nic nie czepiają, na szczęście. Teraz patrzcie na to. Gościu. Fakt, adrenalina mi się wyjebała cała. No i został Gaja. Zaznaczmy go sobie. Gaja jest tutaj, dosłownie pod tym. A nie, on jest tu. On jest właśnie na zatrucia i na ten, ale to go może skrytobójstwem dojebiemy. Jest taka szansa. To wiecie, dobrze by było sobie na jakieś, nie wiem, zwierzynie czy na czymśkolwiek podbić adrenalinę, bo mi spadła do zera, bo on jest już tutaj, nie? Ja mnie, czy on ma jakieś wąty do mnie, czy tak średnio bym powiedział. That's the last mercy. Aha, okej. That foul mouthed old lady and take her up on that wine. Szybko siadło.
Ej, a... Dobra, tutaj leżało jakieś ciało, zabiłem gościa gdzie indziej w ogóle, nie? Okazja do świętowania, dobra, coś tam, znowu jakieś pierdolety w ekwipunku, oczywiście masakrycznie dużo. Z kilku różnych, kurwa, działów. Po co mi to? Po co mi to, gro, dajesz? Nie da się zaznaczyć. Weź niebieski i fioletowy sheet, a tym bardziej szary, od razu rozłóż na części. Wiesz, to by było piękne. O, i tu już mamy kogoś, widzicie, szczebel S2. Tego bym chciał poznać. Tego już bym pewnie był radę, dać radę ubić. Tego już chyba też. Ale tu powalczę sobie, wiecie, w wolnym czasie. Nie będę wam tutaj ten, no to czasami z tymi walkami to się trochę jednak schodzi, nie? Się potrafi zejść nawet tak z 5 minut, bym powiedział. W zależności od podejścia. Te były akurat, kurna, ziomki na niziutkich poziomach, kurna, te cienkie faje były wręcz. Tak myślałem, że się troszeczkę dłużej może z nimi pomęczę, ale jednak nie. A jeszcze jakbym miał, wiecie, moją broń, że tak powiem, wylewelowaną, byłoby jeszcze szybciej pewnie. Ale no, wiecie, no. Gold piechotą nie chodzi. Stało się. What happened? Some mercenary came out of nowhere and stabbed her in the back. She stumbled back here mumbling something about how they weren't going to ruin her view. The view is pretty good. Can't hide forever! I'm coming for you! Okej. Podatna na skryto... Ja myślałem, że to czcicielka jakaś, a to dobra, to tylko najemnik. Szkoda. Ale może jest jedno z tych, może to jest ta albo ta. Cholera wie, tak naprawdę, nie? Nabyście parę metrów, to też nie jest ona na jakimś hardkorowym poziomie, dlatego aby podejść od niej z dobrej strony i powinna paść na strzała, jak nie to na dwa strzały. What? Przepraszam, o co chodzi? Jak to restricted area ira? Musimy spierdolić, kurwa. Nie chcę mieć, wiecie, połowy armii na sobie. W momencie, kiedy będę chciał zabić sobie kogoś, nie? W ten sposób. Ja nie zauważyłam, nie? Fantastycznie. O, to jeszcze kogoś sobie zabiła chyba, nie? Fajnie. A co mi to daje? Usuwanie konkurencji. No dobra. Coś jeszcze? Darmowe, jak zawsze przydatne. Nie, to kolejny level skoczy. Kolejnego najemnika poznaliśmy. Na którym levelu? O. Fajnie. Poznałem tego, którego w sumie chciałem poznać. Dobra,
Kolejne kurwa pierdolety. Znowu jakiś kurwa laga. Malaka. Dobra, co to my tu mamy w zadaniach teraz? Mamy obrońcę Persji, dziedziczka wspomnień, a to jest los Atlantydy. Już to nie, to nie, to nie, to nie. Damasko jest likwidy, no to jest taki cel główny, tak jakby, nie? A tu mamy to znowu ty. Dobra, no zajmijmy się tym, tylko... Tylko sobie stąd odbiegnę, bo koniem chyba będzie wolniej niż tak biegnąc. Chociaż no tam cię mnie zobaczy, co tam było za Lestrictetaria, ja nie wiem w ogóle. Wpadłem gdzieś, nie wiem gdzie. Wiadomo kto, wiadomo kogo, wiadomo gdzie, wiadomo czym, wiadomo ja. Ale dlaczego, wiecie, Spartiaci są tacy dla mnie niemili, ja tu dla nich walczę. Pomagam im, niszczę Ateny. Oni są tacy niemili. Restrictetario, bądź stąd i chuj, no ja to kurwa, no ja swój, panie, kurna, ja się ze Sparty wywodzę, no ja kolega. Wiem, że niby może jakie tajemnice wojskowe czy inne syf, nie, ale... Ja tak w miarę trochę dalej od warowni sobie odbiegnę. Żeby móc biec... Słyszę jakieś jelenie, kurwa, czy inne niedźwiedzie. Nie wiem, czy to był jeleń, czy to niedźwiedź, bo to jedno i drugie bardzo podobnie ryczy w tej grze. Wiecie, tu może chodzić, że to jest restricted area, a nikt nie może wchodzić, ale cywile sobie łażą. To już mi się nie podoba, bo ja nie mogę. A ja też ze Sparty, ja bym im pomógł bronić tego obiektu. Co prawda zajebałbym coś, co mi jest akurat tam potrzebne, ale... Co my tu mamy? Odszukaj sobie skarby ukryte przez Ajantydesa. Skarby znajdują się w 4 wyspach Macedonii. What the fuck? It's flaming up. Że tutaj, tutaj, tutaj... Dobra, no. To fast travel! Mamy tylko skarby do znalezienia, co może pójść źle? W następnym odcinku zajmiemy się... no chyba misją główną, jako jedyna jaka nam została. Coś czuję, że... No kurwa, tam jest lew. Coś czuję, że ten... to jednak nie będzie ten, którego szukamy, łowca, tylko jakiś inny bąbel. Takie moje swoiste dziwne przeczucie. Coś tu musi być nie tak, ale już wiecie, no nie chcę tutaj, jest tak akurat, przejrzymy sobie te wysepki, będzie tak 45-50 minut, będzie chyba dobrze, nie? Co my tu w ogóle będziemy mieli? Co to za skarby? O co tu chodzi? Trochę dziwny ten dodatek. W ogóle, wiecie, tak sobie myślałem, że jak to zrobiłem, te wszystkie misje poboczne, tak bez was trochę mi tak się głupio to robiło, nie? Ale tak stwierdziłem, że kurwa, no większość tych misji to było właśnie takie bieganie, podejść, zabić kogoś czy coś i w sumie tyle, nie? Czy wziąć jakąś pierdołę, czy ktoś nas wysyłał po miecz, a ja już ten miecz miałem, bo opierdoliłem wszystkie kurwa pytajniki. Także no te misje po prostu były totalnie bez sensu, żeby to pokazywać w jakikolwiek sensowny sposób. Ale tutaj wiecie, z dodatku, no może to trochę będzie inaczej. Takie owiane górą tajemnicy, że to jednak coś, wszystko się jakoś łączy, nie? A nie takie, wiecie, zwykłe zlecenie dla Mistiosa. Tu już jednak tak nie jesteśmy do końca takim, wiecie, assassin, nie? Jesteśmy zwykłym najemnikiem na jakieś tam pobudki czyichś ludzi w ogóle. Dobra, bo ja tutaj już... Właśnie.
Chyba jedna misja poboczna była fajna, którą robiłem. Babka władała zwierzętami. Te wszystkie dziki w ogóle nie atakowały mnie. Sobie stoi ryś. Sobie łażą niedźwiedzie. Ale są tylko dwa niedźwiedzie. Okazji mi się adrenalinka podładuje. A stary, trafienie zwierzyny w głowę, jak nie jest odpowiednio blisko, jest, graniczy z cudem jakimkolwiek, nawet jak to jest niedźwiedź. Drachmy. To już zebrałem? O. Myślałem, że tu więcej będzie znajdźków. Będę chociaż drewno jeszcze pozbieram. Jestem dziwką na materiały. Muszę budować statek. Już tak bardzo mało nim tutaj pływa. Znaczy w części gry się spływało dość sporo, ale... Nagle zaczęło się bardzo mało statkiem pływać. Tak nagle po prostu. Nie było mi to do niczego potrzebne. To nie było tak jak w tym. Nie jest to tak zrobione jak w tym, Black Flagu. Tam naprawdę dużo dzieje się na morzu, dużo statków trzeba na morzu zniszczyć, dużo misji tego po prostu wymaga. Tutaj bitew morskich było raptem kilka. Tak jak nawet były bitwy morskie i to takie, wiecie, wywołane przez fabułę i tam, wiecie, tam i w ogóle, a... Ale takie bitwy morskie tak naprawdę to tak nie są człowiekowe tutaj do życia. No może dla materiałów ewentualnie, ale zauważyłem, że strasznie to znerfili. Otrzymuje się tego mniej niż wcześniej. Także przestało mnie to interesować. Czy tu też będą łaziły jakieś dzikie zwierzęta? This is it. Nie. This looks like the place. Tam chyba też nie będzie dzikich zwierząt. Zaje fantastycznie. I później zostanie mi ta jedna miejscówka, do której sobie ja będę mógł tą łódką podpłynąć. Ja mam taką nadzieję. To będzie dużo szybciej. Te szkła obsydianowego, jakieś takie pierdolety totalne mi się tutaj znajdują. Kurna. Słabe te skarby, bym powiedział. No słabe, no. Mogliby być lepsze, nie wiem, jakiś kurbo dojebany miecz z milionem damage. Tu był jakiś ziomuś, który ewidentnie chciał mi w czymś przeszkodzić. Zauważył mnie, ale mnie nie goni. Nie wiem, co on tu robił, czego on bronił. Chciałem go zabijać, tak po prostu. W ogóle też dziwne są te łódki, bo... Nie wiem, czy to nie można nimi za dużo płynąć, czy jak się wypływa na zbyt otwartą wodę, to one się niszczą. Dla mnie mega dziwne i mega głupie. To nie powinno tak być. Nie wiem, co sobie Ubisoft myślał w tamtym czasie, ale okej, okay, no dobra, no tak sobie wymyślił. Ale w Originsach było to samo, też jak się za bardzo na wodę wypłynęło, to tak wiecie, można przy brzegu bardziej sobie popływać, ale na takiej dużej, otwartej wodzie, nie, panie kolega. Się nie ma. Znacznik był tam, a jest tutaj. Tak, intelligence. Chyba żadnych większych zagrożeń nie ma, nie? Dobra, jest wściekły kurczak, gin. Drugi wściekły kurczak. O kurwa, jeszcze jeden wściekły... Ała!
No kurwa, wściekłe kurczaki. Czy to nie jest dziwne, że atakują was wściekłe kurczaki? Czy to jest kurna ten Olihalkum? Mam już całe kilka sztuk. No dobra, młot w otoku, drachmy, no to już coś było ciekawego, nie? I że gdzie ja się mam z tym udać, to już tak po prostu quest zakończony? Chyba tak, została mi tylko ta nima cała. Dobra, to tepnijmy się tam. Już wiecie, na kolejny odcinek będzie. Pogadamy sobie z Nimą na początku kolejnego odcinka, a dzisiaj to by było na tyle, moi drodzy. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Złaś, Aleksios. I co, i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bios.